Przede wszystkim jest spotkanie z ludźmi, z takimi, którzy malują innymi technikami. Można się dużo nauczyć poprzez podglądanie, obcowanie, rozmowę. To jest coś wspaniałego. No na pewno dużo można zaczerpnąć z natury i z obserwacji choćby na przykład zwierząt, jak się zachowują, albo ludzi. Dla inspiracji, dla towarzystwa. Ostatnio las w każdej postaci. Drzewa. Jakoś tak wyszło, że ten las mi bardzo pasuje. Nie maluję akwarelem. Dzisiaj wyjątkowo, żeby się z wami spotkać, przyjechałam. Po koronawirusie pierwsze spotkanie. Tak normalnie to maluję olejem. To mi najlepiej pasuje, wychodzi. Ponoć tak Maciej mówi. Przede wszystkim akwarela. Jak zawsze akwarela. Próbowałem w innych, ale najspokojniejsza i zawsze się znajdzie czas na akwarelę. Kwiaty to od razu widać, że są ładne, nie? Albo wyjdą, albo nie wyjdą. A tym bardziej, że próbuję metodą taką mokrą, lekką. Wtedy kwiaty są takie dziwne jak motyle. No wiem, że nie powinienem tego mówić, ale jest to dla mnie forma relaksu. Tak, powinienem ciężko pracować, ale tak naprawdę mi się nie chce. No to ja tak prowizorkę tutaj robię, tak szczerze mówiąc. No nie potrafię jednocześnie wypoczywać, no i niestety pracować. No. Oj, to miejsce ma swój klimat taki. Od lat tu przyjeżdżam, siadam na tej samej ławeczce i widzę coś innego. I ciągle jeszcze to nie jest to, co chcę zobaczyć. Na obrazie oczywiście. Więc pewnie przyjadę jeszcze kolejne 10 razy.